czwartej strefie, chwytasz piłki, stań na linii, pół metra od siatki. Będę wam dorzucał piłki. Zaczynacie z pozycji wyjściowej, powiedzmy na tej linii przerywanej. Piłki będę rzucał na zero, czyli mniej więcej jak jest ta czerwona kreska. Idziecie, przesuwacie się i w momencie, kiedy chcecie wystawić, prawa noga idzie do przodu i dopiero dokładacie, wystawiacie. Nie skaczecie wysoko, tylko są podskoczki. Wygląda to mniej więcej tak. Pierwszy problem, nie? Dzieciaki się obracają za wcześnie do wystawy. Nie? Ona już tu chce, tu wie, że ma patrzeć, ale już tu ją korci. To jest ważna praca na nogach, podejście pod piłkę. Jeżeli ja mam piłkę, dziewczyny, która do mnie leci, rozgrywający, chodźcie do mnie. Chodźcie, chwileczkę do mnie bliżej. Chodźcie. Wasze odczucia na temat ustawienia przodem do mnie. Jest to dziwne na pewno na początek, ale wasze odczucia. Widzicie więcej, widać mniej? Więcej. Widać więcej, tak? Większe pole widzenia, że mogę też z tyłu tam. Co się z tym wiąże? Masz więcej czasu, mniej czasu na wystawę? Więcej. Jak masz na imię? Mariola? No właśnie, no to więcej czy mniej?
O to mi chodzi. My dajemy czas rozgrywającym poprzez odpowiednie ustawienie. To jest dosłownie 5 minut ćwiczenia. Ale już pojawiają się pierwsze wnioski, kurczę, więcej widzę, mam więcej czasu, czy znaczy, że mogę lepiej precyzyjnie rozgrywać. No i teraz dołożymy rozegranie z tym obciążeniem nogi w bloku. Chodźcie, Dream Team. Chodźcie. Po tej stronie pozostałe ustawiają się w bloku. Lewo skrzydłowa, środkowa, prawo skrzydłowa, obojętnie na której pozycji. Obojętnie na jakiej pozycji, dziewczyny. Dołożymy sobie reakcję bloku na rozegranie. Pierwsza trójka jest pod siatką, pozostałe trójki czekają troszkę dalej. Stańcie troszkę węziej w bloku, węziej, jeszcze węziej, nie bójcie się. O, super. Dziewczyny, zadaniem skrzydłowych, czyli twoim, w momencie, kiedy rozgrywająca dotyka piłkę, prawo skrzydłowa troszeczkę obciąża nogę, jakby chciała wyjść, jakby chciała iść już do bloku, ale w momencie rozegrania, ale jeżeli nie poleci piłka w twoim kierunku, zostajesz w tej pozycji. To samo tutaj. Jeżeli koleżanka rozgrywająca ma piłkę na rękach, to ty delikatnie obciążasz lewą nogę, ale jeżeli piłka nie poleci w twoim kierunku, to zostajesz. Jeżeli piłka poleci do bloku, w miejsce blokujących wchodzą następne i rotujemy się w kółeczko. Waszym zadaniem jest otworzyć się i patrzeć, w którym kierunku leci piłka, tak? A ty próbujesz dojść na podwójny blok. Rozgrywające. Jedna w czwartej strefie, jedna w drugiej, jedna pod siatką. Przed pozycją 0, tak jest. Stań w drugiej strefie, będziesz chwytać piłkę, mniej więcej na wysokości słupka, tak jak masz białą linię, super. Troszkę bliżej siatki, bo będziemy grali do pierwszej linii. Do tyłu, od siatki, gramy 50-60 cm od siatki, super. I rozgrywasz sobie na razie na stałe prawo, lewo, a wy się cały czas zmieniacie. Próbujecie odczytać, nie zgadywać i w momencie do... Proszę. Możecie skakać, nie będzie dużo wyskoków. W momencie kontaktu z piłką obciążam tą nogę zewnętrzną prawą, obciążam nogę zewnętrzną lewą. Zostajemy na stałe, rotacja. Gdzie jest ta moja dzida? Chodź. Trzymaj, pomożesz mi troszkę. Hop. Tak jest. I słuchaj, przemieszczasz się z krzyżem, obciążasz nogę. Jeżeli leci piłka w twoim kierunku, przemieszczasz się z krzyżem, skaczecie podwójnym. To samo, dobra? Bo to obciążenie jest tylko pozycją wyjściową. Tak, następne. Tak, o właśnie. I teraz dziewczyny, mam pytanie, czy do sklepu, czy na autobus chodzicie tutaj? No nie, no śmiejemy się, nie? Dziewczyny, pozycja w bloku, przemieszczenie ręce w dół. Przemieszczenie ręce w dół, no bo po ulicy chodzę tak, ja nie biegam z rękami tutaj. Okej? Okay? Uwaga. Tak jest, o właśnie. Od razu wzrok, poczekaj, od razu wzrok przekierujemy na piłkę. No następna trójeczka, szybciej zmiany proszę. Hop. Tak jest, dobrze. Jeżeli się przemieszczam, ręce idą w dół, dziewczyny. Hop. Tak jest, dobrze, okej, okay, brawo. Następna trójeczka. Tak jest. Jest tam dzida. Zobaczcie, mam na razie problem z tym, że w momencie przemieszczenia ręce są u góry. Ale ja mówię, to nie jest mój cel dzisiaj. Moim celem dzisiaj w treningu jest przemieszczanie się, czy obciążenie tej nogi w momencie przemieszczania się. Dlatego zostawiam ten akcent. Wiem, że to jest moment do poprawy, ale nie w tym fragmencie, bo jeżeli ja dorzucę przemieszczanie się i pozycję rąk, to zgubię jeden element. Więc jak mi zależy na jednym akcencie, to się trzymam jednego akcentu. A jeżeli mam problem z rękami, to robię treningi indywidualne, żeby to poprawić. Tak? Gotowa pozycja, obciążanie nogi. Czytaj i przemieszcz się. Tak jest. Okej. Okay. Teraz ktoś zada pytanie, no dobra, ale co jak będzie pipe? Jak chcesz wystawić pipe'a, zagraj piłkę łukiem tutaj. Mimo, że macie obciążone zewnętrzne nogi, to jeżeli jest pipe, tak? Jeżeli jest pipe, to włączam i skaczemy w trójkę, tak? Do piłki, która leci w moim kierunku. Masz trzy kierunki. Prawe pipe, lewe. Okej, okay, tak? Czytamy, obciążamy nogę. Za każdym razem obciążamy. Hop, następna trójeczka. Szybciej, dziewczyny, troszkę. Tak, pipe razem, super. Widzimy? Obciążenie nogi nie ma wpływu na powrót, bo to jest tylko przeniesienie ciężaru do czytania, ale jeżeli jest piłka tu, z powrotem wracam. Tak jest, dobrze. Czytaj, cały czas czytaj, nie zgaduj. I już następna trójeczka. Hop. Troszkę za wcześnie się jeszcze obracasz. Poczekaj z tym powrotem pod piłkę, wiesz? Rozgrywająca. Teraz. O właśnie, super. Pipe, tak jest. Okej, brawo. Obciążyj nogę zewnętrzną, tak. Dobrze, no, krokiem z krzyżem spróbuj, krok z krzyżem. Hop, okej, okay. Dobrze, brawo. Nie śpimy, pipe, reagujemy, a widzimy, nie zgaduj, ty czytaj.
Naucz się czytać, hop. Tak jest, dobrze, obciążamy nogę zewnętrzną, noga zewnętrzna jest obciążona. Tak jest, dobrze, bardzo fajnie, super. Hop. Jeszcze raz, bo nie widzę obciążania lewej nogi. W momencie, kiedy rozgrywająca rozgrywa, dotyka piłki, posłuchajcie, kiedy rozgrywająca dotyka piłki, ona dotyka piłki, robię coś takiego i ręce schodzą. Z prawej strony i obciążam lewą nogę z lewej. I staram się patrzeć, czy leci piłka. Jeżeli jest rozegranie na skrzydło, to idę krokiem skrzyżnym do bloku. Jeżeli z tej pozycji jest pike, po prostu wracam sobie nogą i dołączam na środek. Cała robota. Tylko czytamy, ok? Dobrze jest.